Dlaczego Nowa Huta? Dlatego, że kiedyś tutaj mieszkałem przez czas jakiś, kiedyś dawno temu. Dlaczego Nowa Huta w kościele? Dlatego, że kiedyś też grało się w kościołach. A teraz dlaczego w Nowej Hucie i dlaczego w kościele? Dlatego, że być może w Krakowie nie ma gdzie grać i dobrze jest zagrać w Nowej Hucie. Kiedy przepłynie czas, rzeka, ja stoję i myślę, czas ucieka. Ja nie jestem pewien, dalej zwlekam, by dostać się na drugi brzeg. Rzeka, ja widzę, jak płaczę i uciekam. Bez słowa ją wołam i nie czekam, bo boję utopić się w niej. Kiedy przypłynie czas, wtedy zabiorę cię na drugi brzeg. Kiedy przypłynie czas, wtedy odważę się do wody wejść. O, kiedy przypłynie czas, wtedy odważę się do wody wejść. To już po raz 27 spotykamy się w ramach cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Tym razem śpiewa dla nas Janusz Radek, a występuje w kościele brata Alberta na osiedlu Dywizjonu 303. W tym miejscu gościmy już po raz trzeci. Dziękuję za miłość, z daleka i blisko. Gdyby cię nie było, zniknęłoby wszystko. Dziękuję za miłość, za szansę, kochanie. Gdyby cię nie było, nie byłoby wcale. Autorem wystawy Lwów, Kraków, Nowa Huta jest Roman Wesołowski. Urodził się w 1907 roku we Lwowie. Swoją młodość, lata nauki na studiach w Uniwersytecie Jana Kazimierza związał właśnie z tym miastem. Po wojnie przyjechał do Krakowa w 1945 roku. Gdzie po kilku latach rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie Biprostal. Przedsiębiorstwie, które budowało w Nowej Hucie kombinat, hutę imienia Lenina. Fotografował tę hutę przez kilkanaście lat, ale fotografował nie tylko obiekty przemysłowe, fotografował również architekturę. Thank you.
od lat się staram znaleźć jakiś lek na stres. Bo próbuje mnie zadeptać to ten stres. Nade wszystko choć na chwilę chciałbym przegnać stres. Bo bez przerwy ciśnienie nerwy. Pora o morę, znowu korek to chore. Przez ten zmotoryzowaną gomorę muszę tu goreć. Zaraz eksploduję. Szanse na to są całkiem spore. Czas w tym autobusie ciągnie się niczym torrent. Tak klimy zbrud, tło, klepka od potu poręcz. Dobry humor umarła, nadzieja złożyła oręż. I już nie dotrze tu, z odsieczą tu żaden porę, zanim przerwą zaporę. Ciśnienie nerwy i stres. Już od lat się staram znaleźć jakiś lek na stres. Bo próbuję mnie zadeptać to ten stres. Na ze wszystko choć na chwilę chciałbym przegnać stres. Bo bez przerwy ciśnienie nerwy. Nie mam czasu, wiesz, znów termin goni termin. Ja i stres nierozłącznie jak Bert i Ernie. Mam szarpane nerwy, choć zapieprzam jak termit. Plus palę tyle, że mam oczy prawie jak Kermit. A efektu zero, zero. Zbiera we mnie agresja, rośnie cholesterol i pogłębia mi się depresja. Chciałbym uciec stąd, jak anglosasi spod Hastings. Bo zaraz tu zwariuję przez ten cały multitasking. Ile mogę przyjąć tych od życia serwów, zanim się zamienię w jeden kłębek nerwów. Żeby nie zwariować, potrzebuję się wykrzyczeć i...